Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku CitySesów. Jak pamiętacie, w kolejnym odcineczku postawiliśmy te faremki tutaj. Na dzisiaj plan jest taki, żeby sobie dokończyć. Co dokończyć? Dokończyć tutaj mniej więcej plan miasta. Coś takiego. Ja tam no lubię taki porządek mniej więcej mieć. Wygląda to o wiele lepiej, tak te BH. Może w niektórych momentach lekko sztucznie, ale to nie jest tak jakby najniższy, nie? Tego wszystkiego. Ruch uliczny jest całkiem okej. Tutaj rondo musi być na wieście, żeby ten ruch tak się rozchodził. Bo tak, jest to skrzyżowanie, z którego no dużo osób później będzie korzystać, nie? Więc to albo tak, albo damy większe, choć wydaje mi się, że takie większe będzie przystępniejsze, że tak to ujmę. Takie mam zdanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, mamy zapotrzebowanie. Także już powinniśmy myśleć coś o blokach, nie? Dlaczego tu są tacy mieszkańcy? I have no idea. No zburzymy im prawdopodobnie domki później. Dobra, stawiajmy tutaj sobie budynki. Tym, że net bazy. No nie, no totalnie mi tu nie pasują. No tych musimy się pozbyć. Sorry, batory, ale no jest jak jest. Musimy trzymać mniej więcej porządek. Dobra, teraz dalej. Możemy sobie albo kuraki tutaj dostawić, albo poczekać, aż wbijemy kolejny milestone. Chyba sobie poczekamy. Żeby było to sensowne. I musimy myśleć o ruszeniu dalej, jeżeli chodzi o rozbudowę miasta. Dobrze, że byłoby ten kamień zacząć też wydobywać. Teoretycznie wystarczyłaby jedna tylko prosta droga. Ale jeszcze mamy do wykorzystania tak. Tutaj złożę, tu złożę, znaczy złożę. Złożę jak złożę. Tutaj mamy po prostu żyzną glebę. No i to już po postawieniu domków raczej nie będziemy chcieli tego ruszać. To już taki finish, że tak to ujmę. Możemy dać tu na rogu sklep. Tutaj kurczę, mam nadzieję, że się postawi tak jak ja chcę. Czyli ku dołowi, dokładnie. Jeżeli to się będzie stawiało tak jak ja chcę, no to będzie cacy. No i to mi się podoba. Takie sklepiki przydrożne. Myślę, czy coś z tą górką zrobimy. No na ten moment w sumie nie bałdzo, nie bałdzo, nie bałdzo. Tutaj też trochę ból, że nie da się tu nic ciekawego wstawić. I to musi polegać na tym, że są światła, do co? Tu w tym miejscu bardzo dużo ludzi wprowadzimy, jak już tak dostrzegam tego, dostrzegam to. Pyk, pyk. Dobrze też by było, kiedy odblokujemy parki, no olbrzymiej wiosce, czyli zaraz. Fajnie by te pierwsze parki też sobie postawić, żeby samopoczucie mieszkańców wzrosło, nie? Służba zdrowia jakoś się trzyma. Można powiedzieć, że jako tako jest dobrze i wbiliśmy poziom wyżej. Dostaliśmy bańkę. I mamy już transport publiczny odblokowany. No tylko na ten moment nie jest to potrzebne, tak szczerze. Już chyba lepsze będą te parki po prostu.
Tylko też nie byle co, byleby stało, ale już coś troszeczkę konkretniejszego bym tutaj widział, nie? Tak też to trzeba pilnować. I teraz tak, stawiając tutaj, no niewiele, niewiele tylko osób z tego skorzysta, nie? Trzeba będzie gęsto stawiać te parki. No plac biwakowy daje najwięcej. Na przykład rekreacja zewnętrzna, ale to jest atrakcyjność, mały plac. Okej, czyli może będziemy się trzymać mojego placu i placu biwakowego, nie? Coś takiego. Jaki to ma ręcz? To daje bardzo dużo. Teraz dalej. Tu możemy dać im jeden plac i tutaj jeden plac, nie? Dajmy coś dla... przy blokach coś takiego, no to dla dzieci, nie? Takie typowe. Mimo spoko opcja. I gdzieś plac biwakowy bym tutaj dał, to taka fajna rzecz może być. Tylko, że na to no dużo miejsca potrzeba. Co to jest w ogóle? Posterunek policji. Przy posterunku bym raczej takiego czegoś nie stawiał. Zostałbym przy małym placu wtedy, który postawimy sobie jeden tu. No i jeden gdzieś tutaj. Raczej wszyscy będą zadowoleni na ten moment. I sobie dzielnicę stworzmy. To będzie jedna taka dzielnica. Wiadomo, mieszkalna, mieszkalna, nie? No i elegancko. Jeszcze im później się stworzy jakieś fajne połączenie razem i będzie git. Ewentualnie będzie to autobus po prostu. I mamy biurowce. I teraz tak, widzowie. Wchodzimy w co? Tutaj sobie w ogóle podnieśmy minimalną opłatę parkingową do 50, ok. Jakby trzeba ich zmusić do parkowania. Po prostu. A nie, to co ja podwyższyłem? Halo, halo. Aha, to jest taksówkowa, no też, niech nie jeżdżą tak taksówkami, bo to przesada. W przedniej części pamiętamy. I teraz tak, mając to już, postawmy sobie, co mieliśmy postawić. Zaraz ruszymy z kolejnymi tymi farmami, ale coś jeszcze chciałem zrobić. Dobra, jak sobie przypomnę, to będziemy kombinować dalej. Na razie zróbmy pierwszą myśl, czyli zboże. W ogóle mamy ten? Nadwyżkę? Mam nadwyżkę, dobrze. Pierwszy obszar i drugi. Dobra, skoro to już mamy, no jeszcze tutaj bym widział z jedną na spokojnie, nie? Tylko jak już to robimy w jednym jakby miejscu, to skrzyżowanie, to trzymajmy się tego. I zróbmy coś takiego. Wiadomo, nie róbmy wszystko pod linijkę, bo to też się mija z celem.
zróbmy coś jeszcze takiego, że może być nawet tak. Teraz jak to dalej będzie wyglądało, widzowie? No tak aż za nie mówiłem ze skupienia. Chciałbym jak najbliżej, dobra. Dajmy sobie 90. Łączmy tutaj. Tu, tu, tac, dobra. Kurczę, nie jestem w stanie stąd zabrać tego, tych świateł. Jestem, w sumie jestem. Ale żeby stąd zabrać światła, to ja będę potrzebował usługi drogowe. To nie? A, wiem co już miałem zrobić, przypomniałem sobie. Podatki wchodzimy i to no, zbiór ściągamy te podatki. Biurtem potrzebujemy w mieście. Także dobra, tutaj damy tak, tu zostawimy puste. Tu damy tak, tu może damy biurowce po prostu. No chyba tak zrobimy, że wzdłuż tych takich dróg damy sobie biurowce. Choć też nie chciałbym tego przedobrzyć, nie? Biurowce widziałbym bardziej wzdłuż takich dróg jak tu, może. No dobra, zobaczymy. Dajmy sobie na to coś takiego większego. Bez tego tu i cocy. Teraz tak. Gdzie mogą się firmy otworzyć? No będą małe biurowce, to niech będą małe, nie? Ale czy to nie jest za małe dla nich? Właśnie, that's the need part. Może być tak, że chcą mieć więcej trochę miejsca, więc dajmy coś takiego. No właśnie, dajmy coś takiego. Oj, się znowu biurowce z tego zrobiły. No i dobra, powolutku, powolutku robimy miasto przyjazne biurowcom. Małych mieszkań nie jesteśmy już w stanie stawiać. No brak miejsca, be like. Także stajemy już przy tych. Mamy już tylko 4 koła na minus, także idziemy w dobrym kierunku. Zastanawiam się, co teraz dalej możemy zrobić, żeby to miało ręce i nogi, nie? Albo musimy sobie zrobić połączenie zewnętrzne, nie? Mamy jedno. Przyjdzie nam od tego. Tylko, czy nam potrzebne jest teraz? Depends, no depends, bardzo mocno depends, tak naprawdę. Okej. Powinniśmy zainwestować punkt w to zaawansowane służby. Żeby nam ogarniali drogi. Tylko żeby to miało ręce i nogi. No i to dodaje trochę hałasu, nie? Tutaj też nie chciałbym jakoś tego, nie wiadomo jak wpychać. Dajmy na razie tutaj. Od razu z ulepszeniem. I powróćmy do stawiania biur na ten moment.
Więcej bym tutaj nie dostawiał. By nie przedoprzeć. Tu i tu jeszcze biuro. Nice. Budują się, budują. My z tego korzystamy najbardziej. No i mamy, widzowie, jesteśmy po cięciu. Znaczy, no, nawet nie wiecie, że zrobiłem cięcie, bo zostałem wezwany, jak to, że w remoncie bywa. Jest, jak to mówią, nie? Dobra. Chwila nieobecności, gra niestety została albo stety włączona cały czas. Dostawimy sobie trochę jeszcze budyneczków. Dobrze. Przez chwilę się zacząłem zastanawiać, czy dobry budynek postawiam, ale raczej dobry. Dostawiamy kilka jeszcze tutaj, tutaj i zostawiamy jak jest. W tym miejscu powstaną biurowce. No i mamy elegancio, że tak to ujmę, ogarnięte miasto na ten moment. Trafik się jako tako trzyma, jako tako. Kupiłem sobie jeszcze dwa perki od razu po przyjściu, żeby mieć te drogi. Autostrady, inne pierdoły. No i tutaj trzeba dać tą autostradę, żeby to jednak było z autostrady wszystko. A, nie ma wjazdu do miasta, Leszcze. Zróbmy tak. Tutaj zmieńmy to na autostradę. Pyk. To też. Trochę krzywo. Trochę bardzo krzywo, ale to się naprawia w ten sposób. Pyk. Dokładnie tak to się naprawia, widzowie. Uczcie się od najlepszych, TFTF. No i de facto tutaj to też powinien być już wjazd autostradowy. Tak jak za szybko wstaniecie z łóżka i się wszystkie errory naraz odpalają. O lord. Dobra, mamy to. Dobra, no biurowcy się trzymają. Moglibyśmy niby strefę biurową kliknąć gdzieś tu. Połączyć to ze sobą, dać biura. Choć obawiam się korków później, nie? Że wszyscy będą zjeżdżać do roboty, więc nie. Biura muszą być przeplatane. Inaczej to nie wypali jak w poprzednim sezonie, jak zrobiliśmy sobie strefę zabudowy komercyjnej. Także no, to nie wypali. Musimy też pomyśleć o stacji dla pociągów. Bo to będzie trzeba już przebudować konkretnie. Żeby to miał ręce i nogi, ale na razie się pociągi nie bawimy, odpuszczamy je. Nie ma takiej potrzeby. Ewentualnie zajezdnia pociągów i, znaczy tych autobusów i możemy sobie autobusy poprowadzić. Dobra. Ale coś się z trafikiem poprawiło dzięki temu? No, trochę lepiej tutaj jest. No, nie będę ukrywał, że podoba mi się to, podoba. Tutaj powinniśmy rondo im postawić, żeby ten zwiast tutaj był smooth. I teraz postawić tutaj rondo. I pożar las. No i elegancja, coś takiego. Dobra, rozbudujmy sobie to troszeczkę.
No i dobra, postawmy sobie kilka biznesów. No muszą być jakieś duże, nie? Wiadomka. Walwroty. A, tu się taki duży na przykład postawi, dobra. Tu teraz takie mniejsze, mniejsze. To to random org. O. Tutaj też by wypadało dać jakieś rondo. Małe nawet. Żeby było. Zapotrzebowanie na biura dalej wysokie. Nice, mamy osiedle. Jest to tutaj. I zwiększa samopoczucie na obszarze. Tylko, że nie mamy chyba takiej przestrzeni, żeby to postawić na razie. Ewentualnie zrobimy coś takiego, I guess, bo to jest kilometr jednak obszar działania. Kilometr to dużo raczej. No, zróbmy to tak, że przestawimy do tego. Poprowadzimy sobie. Za budynkiem coś takiego. No i załóżmy, że tak to będzie wyglądało. Dawno też nie ruszałem drzew. Powinniśmy też je dodać. Niech będzie topola, ale niech topola taka, żeby tego już trochę dużo było. Niech to miasto też nam trochę żyje, nie? Jeżeli chodzi o wygląd. Fajnie, że to pokazuje, gdzie stawia drzewka, nie? Że o, tu jest droga, to tutaj nie stawiamy. No i to jest takie bardziej już... Przez to, że to jest właśnie losowe, to już to wygląda dobrze, nie? Ludzie korzystają z tych ścieżek. Jest spryta. Także nie ma co narzekać. Mówiłem o zakupie działki. Ale tego nie zrobiłem, ale no musimy sobie poczekać, aż sobie zrobię węzły drogowe, po prostu węzły drogowe i wtedy robimy expando. Także na razie musimy się zająć tylko i wyłącznie miastem. Postawmy już te budynki do końca. Także tutaj, tutaj i tutaj. I zastanawiam się, czy tutaj nie dać biur wzdłuż. Ja bym no już nie chciał tego rozbudowywać, więc tu dajemy sobie biuro numer 1. Biuro numer 2. Gdzieś z jakąś przerwą biuro numer 3, biuro numer 4. Gitas. Tutaj jeszcze sobie postawimy farmę. Nadwyżka. Nadwyżka. Tu sobie połączymy trochę tego damy. No i mamy zakład mleczarski od razu odblokowany. No i to jest już przeogromne pole, nie? Tak jeszcze patrzę, czy to jeszcze coś dałoby radę, ale już raczej nie, nie przesadzajmy. No to też za duży dobrobyt by był, okej. Okay. Oprogramowanie jakieś robią. Chłopaki dobrze robią, dobrze jest. No i dobra, mamy spełnienie do liceum, mamy tylko 145 spełniających warunki.
A liceum w tym mieście też będzie musiało być. Wydaje mi się, że zrobimy koncept, o którym mówiłem. Tylko, że teraz to trzeba też dobrze połączyć. No nie, i to mi się nie podoba. No bo ja już prędzej coś widziałem, coś takiego tutaj. I tutaj na wyjeździe rondo, i tutaj liceum w środku po prostu. No i IMO coś takiego może by... właśnie. Musimy to przesunąć jeszcze tutaj. I to chyba będzie elegancko, no. Idealnie. Mamy to. Teraz skoro mamy to, musimy jeszcze podać im ścieżki, nie? No obvious, raczej. No raz, stąd nie potrzebują, ale stąd. Tu musimy już chodnik im też dać. Tu nie będę ukrywał, że elegancko. Jak najbardziej plusuje coś takiego, no. Approved. Czyli co, widzę, mamy rozwój, jaki chcieliśmy. No i sobie na dzisiejszy odcinek zakończymy. Ale tu się fajczy. Dziękuję wam, widzowie, za oglądanie. I dzień się w kręcinku. Do zobaczenia.